Cześć, kochani. Ptaszki ćwierkają. Tysiąc słów stukło. Człowiek nie wie kiedy i jak. Przyroda budzi się do życia. A wraz z nią kanał. Będzie trochę więcej zielonych i ćwierkających filmów. No cóż nowego mogę powiedzieć? No... Nic nowego, raczej niewiele nowego. Poza tym, że ludzie jakby mądrzeją nie w tę stronę, co trzeba, ale okej. Jest coś takiego, co się nazywa mądrością etapu. To znaczy, człowiek na pewnym etapie świadomości wie rzeczy, które mu są potrzebne w danym momencie. Po prostu jest to dostosowane do jego rzeczywistości. Jeżeli mu się ta rzeczywistość zmienia, mniej lub bardziej świadomie, to wtedy pojawiają się konkretne umiejętności i konkretna wiedza. Dlatego czasami trudno mi odpowiadać na pytania, a skąd ty to wiesz? No dowiedziałam się. Różnie to bywa, czasami się dowiem od kogoś, czasami ktoś mi powie, gdzie szukać. Czasami ktoś mi podpowie, bo samo podpowiadanie, o właśnie, tak mi się przypomniało, dlaczego jestem przeciwna oficjalnemu szkolnictwu, ponieważ jest tam przede wszystkim karane podpowiadanie. Nieważne, czy ktoś coś umie, czy ktoś nie umie, ważne, że nie wolno nam podpowiadać innym ludziom i bardzo źle jest widziane, kiedy nam się podpowiada. Co to oznacza? Oznacza to mniej więcej to, że radzicie sobie z przekazywaniem wiedzy bez odgórnie narzuconego stylu, jaki wam narzuca nauczyciel. I to ma też wpływ na kursach. Na przykład weźmy taki głupi kurs na jazdę samochodem, na prawo jazdy. Ludzie, którzy dobrze potrafią prowadzić auta, nie nauczyli się tego na kursie, ale nauczyli się tego od taty, wujka, czasem nawet mamy czy babci, tak, no, to są różne możliwości. Najczęściej jednak jest to mężczyzna, ponieważ akurat tak się składa, że w Polsce w większości dobrze prowadzą mężczyźni. Z pewnością jest też mnóstwo dobrze prowadzących babek, no ale jest ich mniej po prostu i zwyczajnie trudniej trafić na kogoś, kto potrafi dobrze nauczyć. I co ciekawe, ci ludzie, którzy dobrze uczą jeździć, nie mają na to żadnych papierów. I dopiero ten dobrze nauczony człowiek idzie sobie na kurs, odklepuje co trzeba, te godzinowe, prawda, ten, ale on już prowadzi. On już prowadzi i on wie, o co chodzi z samochodem. Bo mu cierpliwie ktoś pokazał, wytłumaczył, nie było to określone, że o, godzina zegarowa się kończy, tak, i koniec, następny, tak. Tyle, ile było trzeba. Jeden człowiek uczy się w 5 minut, drugi w 50, inny w 3 tygodnie. To jakby nie oznacza, że osoba, która się uczy dłużej, oznacza, że uczy się gorzej. Każdy z nas uczy się w sposób indywidualny i jedni są wzrokowcami, drudzy muszą spróbować. Jedni wolą to najpierw tak jakby przerobić teorię i dopiero potem wchodzą w praktykę, inni właśnie odwrotnie, wolą najpierw sobie pojeździć, a potem dopiero zrozumieć, jak to działa. Żaden problem. I dokładnie tak samo, jak z prawem jazdy, którego ja zresztą nie mam, bo nie jest mi potrzebne, ale może kiedyś będzie mi potrzebne, kto wie. To wtedy się nauczę. Jest coś takiego, że wszystkiego można się nauczyć w ten sposób. To znaczy od osób, które się na tym znają. Podobnie jest z pracami ręcznymi, chawciarstwem, ale podobnie jest też z kierunkami bardzo akademickimi. Zwłaszcza w czasach okupacji. Iluż ludzi dostało doktoraty i różne bardzo ważne stanowiska po wojnie, chociaż nie mieli nawet formalnie matury. Ale osoba, która była odpowiedzialna za ich edukację, zaręczyła za ich wiedzę. I to wystarczyło, wiecie? I to wystarczyło. Po prostu okazało się, że wystarczy, że jakaś osoba zna inną osobę, wie, co ona umie, sprawdziła to w różnych sytuacjach i uważa, że można ją puścić na głębsze wody.
tak było z inżynierią, z budownictwem, tak, nawet z medycyną. Zwłaszcza, że bardzo wielu lekarzy miało jakby doświadczenie wojenne, znaczy wojskowe, to jest wbrew pozorom bardzo dobre doświadczenie. Bo wtedy człowiek musi sam podejmować decyzje, tu już nie ma procedur. Nikt cię nie rozlicza z procedur, zwłaszcza, że nawet nie masz często środków żadnych. Musisz umieć działać szybko i bezbłędnie. I jakby, no jeżeli ktoś umrze, to będzie tylko twoja odpowiedzialność. No dzisiaj się ta odpowiedzialność trochę rozmyła. No i efekty widać. No ale nie chcę mówić o smutnych sprawach. Poniekąd sami do tego doprowadziliśmy jako społeczeństwo i ja się czuję współwinna jako członek tego społeczeństwa. Tak, tak. Im więcej rzeczy zrzucamy na barki anonimowego urzędnika, no tym bardziej ponosimy potencjalne negatywy jego błędów. A urzędnik się niespecjalnie przejmuje, zwłaszcza, że nikt go nie pilnuje, tak? Nie ma nad nim specjalnie żadnego bata. Zresztą wiele rzeczy przechodzi bez podpisu urzędnika. A przychodzi jakiś papier niepodpisany. Inni to realizują, bo przyszedł papier. A mailem? Przychodzi jakiś mail, który każe coś zrobić. I ludzie robią. I tak. Tysiąc subów. Zastanawiałam się, czy zrobić jakąś większą imprezę. Może jakiegoś streama nie mogę prowadzić, bo mam za słaby komputer i za słaby internet. Po prostu on tego nie pociągnie. Ale mogę spróbować jakąś dłuższą premierę zrobić. Zobaczymy. Jakoś tak mi nie wychodzi ostatnio. Czasowo. Bo jak mam czas, to jestem już zmęczona. No w końcu są inne też obowiązki życiowe. A jak nie mam czasu, no to wiadomo. No i to tak w kółko. A do kręcenia różnych rzeczy potrzebna jest jednak prywatność i cisza, której mi ostatnio brakuje. Na przykład teraz się wyrwałam na godzinkę z domu i już wiem, że pewnie zaraz będą dzwonić. No ale nic. Wydaje mi się, że część ludzi się już troszeczkę usamodzielniła. Część ludzi zakłada różne fundacje, stowarzyszenia. Ja mam co do tego trochę wątpliwości, bo to jednak pokazywanie hello, ja tu jestem, jestem niezależny, wiecie kogo aresztować, tak? Jest to jakieś ryzyko. Z drugiej strony pamiętajcie, że warto się zapoznać z różnicami między prawem morskim a naturalnym. I tutaj jest ważna informacja, że zarówno fundacja, jak i stowarzyszenie mają swój oddzielny NIP, a wszystko co ma NIP jest firmą, a wszystko co jest firmą może być korporacją. A to oznacza, że w momencie kiedy zakładacie stowarzyszenie, jesteście zwierzchnikiem korporacji. Nie jesteście już jakby podmiotem takim obywatelskim, plastikowym, bo pamiętajcie, że zawsze jak ktoś od was coś chce, to nie chce rozmawiać z wami, tylko z plastikiem. To tutaj polecam streamy u zawodowego Polaka. To tak jest lepiej wytłumaczone, o co chodzi. A jeżeli jesteście stowarzyszeniem i sobie wyrobicie własną legitymację, własny plasticzek, bo można wyrobić legitymację plastikową, nie ma żadnego problemu, nie musi być papierowa, to zyskujecie przewagę o tyle, że jesteście korporacją i wtedy ktokolwiek z wami rozmawia, już nie rozmawia z numerem obozowym, tylko rozmawia z firmą oddzielną. To daje wam pewną przewagę w negocjacjach. Ponieważ kiedy do was ktoś podchodzi i czegoś od was chce, na przykład porozmawiać o waszych danych osobowych, to wy mówicie, ale chwileczkę, ja tutaj nie jestem danymi osobowymi, ja tutaj jestem stowarzyszeniem, proszę o to moja legitymacja stowarzyszenia, a więc macie rozmawiać ze stowarzyszeniem, a ponieważ pan jest tylko pracownikiem innego
innej korporacji. Ja chcę rozmawiać z równym sobie, czyli chcę rozmawiać z właścicielem pańskiej firmy. I tu już się zaczynają inne, jakby, tu już wygląda wszystko inaczej. Bo jednak jaszczur mówi, że stowarzyszenie jest lepsze. Nie jestem pewna, czy jest lepsze, ale jakby sama w sobie mówi, że jest grupa. Nie pamiętam dokładnie, ile trzeba osób, żeby założyć stowarzyszenie. Chyba 7. I tutaj powiem, że nie jestem pewna, będę to rozgryzać. Bo ja zauważyłam, że dużo ludzi na różnych streamach mówi, a zróbcie to, załóżcie to, tamto, ale nie mówi jak. Więc może powinnam spróbować tak jakby zrobić osobny kawałek i może będziemy po prostu oglądać na żywo i zastanawiać się, jak założyć stowarzyszenie. Albo jak założyć fundację, jak napisać statut, co w tym statucie ma być. Ja jestem zielona jak te listki w temacie. O, tutaj, taka jestem zielona. O. Nic nie wiem na ten temat, ale się dowiem. Może spytam mniej zielonych, mądrzejszych ludzi. I zobaczymy. Jest wiosna. Dużo nowych rzeczy budzi się do życia, zwłaszcza idei. Każda idea zaczyna się od jednej myśli, pamiętajcie, jednego człowieka. I potem rozprzestrzenia się na innych ludzi. Ale najpierw jest myśl, w międzyczasie jest jeszcze słowo. Od czegoś trzeba zacząć. Także miłej wiosny Wam życzę. Do usłyszenia.